Znajdujemy się na Etang de Vumini. Przedostatni dzień zaciatki. Jesteśmy z Walkiem Tomaszewskim na tygodniowym wyjeździe. Jesteśmy tutaj już 6 dni. Jak na razie tylko dwie rybki. Trochę pogoda nie rozpieszcza, bo dzisiaj mamy w miarę ładnie. Wczoraj też było fajnie, ale początek był straszny. Na początku cały czas był bardzo duży wiatr, grad, no i takie cztery pory roku w jeden dzień, a więc nie było łatwo. Co tu jeszcze? W każdym bądź razie łowimy w pięknej zatoce, która jest za mną, bo staw, bo jest to łowisko 15-hektarowe, czyli jest większe od Domaine de Plantre, od tego największego jeziora, ale to się nazywa stawem. Nie wiem dlaczego, właśnie zawsze mówiłem, że nie rozumiem, dlaczego niektóre większe łowiska się nazywają stawy, a niektóre są jeziorami, a wszystkie są pozamykane zbiorniki, więc jesteśmy właśnie na zatoce, która się znajduje na tym stawie, która jest taka najbardziej ekstremalna, na której leży bardzo dużo drzew, dużo zaczepów, no i jest płytka. Naprzeciwko nas znajduje się stanowisko numer 16, my jesteśmy na stanowisku numer 1. Na 16 jest tylko metr, 1,20 m wody, więc ludzie, którzy tam mówili, stwierdzili, że jest zbyt zimno i nie ma sensu, więc było wolne stanowisko numer 5 i się tam przenieśli, bo ryba była na głębokiej wodzie, ale się okazuje później, że nie tak do końca, bo dwie ryby, które złowiliśmy, ja mam 18 i Waldek 19900, mamy właśnie z tej zatoki, gdzie woda akurat położyłem w dołku 1,60 m i właśnie z tego dołka, z dwóch dołków, ale one są koło siebie, wyciągnęliśmy dwie piękne ryby. No i dalej łowimy. Została ostatnia doba. Miałem trochę nadzieję, że dzisiejszej nocy coś się ruszy, że coś będzie się działo, ale niestety cisza. Największym kłopotem łowiska są duże siotry. Nie ma ich dużo, podobno są cztery. Jeden ma ponad 40 kg, jeden ponad 30, dwa około 20. Ale spotkanie z tym 30 lub 40 kg monstrum, jak to można nazwać, naprawdę jest ciężko wyciągnąć, ponieważ jest zakaz stosowania plecionek. Rzymka 0,35 lub 0,30, przecież to jest nie do opanowania ta ryba. Przynajmniej przy tym pierwszym, największym odjeździe jest katastrofa. Nie mamy łowiska, że mamy całe dla siebie i możemy je opuścić na lekko odkręconym hamulcu, tylko po prostu musimy przytrzymać, żeby nie poszedł do sąsiada. A ta ryba, naprawdę, wierzcie mi, że jeden odjazd to jest 70-80 metrów żyłki. Po prostu nie do zahamowania. Jako pierwsze branie właśnie mieliśmy coś takiego u Waldka na wędce. Po godzinie, po wywiezieniu dosłownie zestawów, taki właśnie parowóz się zameldował na jednym z naszych zestawów i niestety właśnie się zerwał. Ale się odczepił, nic nie zostało zerwane, się odczepił i cała walka tak się skończyła. No a jest jeszcze większy, więc naprawdę jest ciężko wyciągnąć takie ryby i tym właśnie, o czym zacząłem mówić, największym utrapieniem tego łowiska jest to, że te ryby pływają chyba z linkami, ze stawami końcowymi i tak dalej. I w nocy są często takie pi, bi, bi, bi i nadciąga trochę czubek i puszcza. Próbowaliśmy z początku reagować jak na branie, zacinać czy coś, ale to nic nie daje, bo to jest tylko i wyłącznie na pewno żyłka, więc dużo tego było. Nie każdej nocy się nocy też było na jednym zestawów dwa razy, no ale nic, próbujemy. W każdym razie warto było przyjechać, bo nie jedzie się dyszki takie i tak dalej, mamy ich dużo tam u siebie. Chcieliśmy coś większego, a przede wszystkim zrobić artykuł, bo właściwie musiałbym powiedzieć, że nie przyjechałem dlatego, że akurat wybrałem to łowisko, bo chciało mi się tu jechać, tylko po prostu w październiku tamtego roku zostałem zaproszony przez właściciela Franka na odwiedzenie tego łowiska i zrobieniu artykułu o tym łowisku, ponieważ troszkę tu się zmieniło, wcześniej tylko można było przejeżdżać na tygodniówki, teraz normalnie też, ale da się dogadać, żeby przejechać sobie jakieś wolne stanowisko na kilka dni. Kiedyś wszystko przyszło przez Fishermana, dzisiaj można od razu sobie z właścicielem załatwić. Jest fajna taka opcja, o której się dowiedziałem, a wcześniej nie wiedziałem, opcja
Exclusive. Polega ona na tym, że 10 osób bierze całe łowisko, płaci po 250 euro na osobę, czyli 2,5 tysiąca euro za cały staw, i 16 stanowisk jest do ich dyspozycji. I można robić co chcą, można używać łódek zdalnie sterowanych, chociaż tak można wypływać łodziami. Mówi, wtedy czujemy się jak na swoim łowisku, więc naprawdę warte polecenia. I już na pewno na następny rok spróbuję zebrać ekipę 10 osób, czyli 9 oprócz mnie, żeby tu przyjechać, wziąć to całe jezioro i na przykład sobie zrobić takie fajne, małe zawody. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno plan zechcę wdrożyć już niedługo i trochę to rozreklamować, żeby spróbować coś z tym zrobić i właśnie zebrać tą ekipę. A póki co łowimy dalej, tak jak mówiłem. Łowisko dla mnie jest trochę sentymentalne, ponieważ moja przygoda z karpiarstwem zaczęła się między rokiem 2003 a 2004. I pierwszym moim wyjazdem pełnotygodniowym właśnie było to łowisko. Tutaj mnie zaprosił Marek, z którym przyjechałem jako na pierwszy taki prawdziwy wyjazd 7-dniowy. Wcześniej jeździłem na Lac de Madin, jeździłem na różne łowiska, na Kempisz, na Tertre, ale to były zazwyczaj czwartek, piątek i sobota, to były najdłuższe takie. A tutaj właśnie to łowisko jest tym, na którym zacząłem swoją przygodę z tygodniowymi wyjazdami. Dlatego mam mały sentyment. Tu złowiłem chyba swojego pierwszego 18-kilowego karpia i teraz akurat się powtórzył, też mam 18-kilowy. Tu złowiłem swojego pierwszego dużego jesiotra. No i taki mały sentyment mam do tego łowiska. Mamy niedaleko, od Brukseli jest 450 km, więc takich łowisk w tym przedziale kilometrowym jest bardzo dużo, ale tu nie jest aż tak daleko, dobre drogi, więc niecałe 4 godziny jazdy i jest się na miejscu. No i dlatego tutaj jesteśmy, tak jak mówię, została ostatnia doba. Już nie ma co kombinować, wczoraj zestawy zostały przewiezione. Położyliśmy w najlepszych miejscach, jakie są. Staram się nie zmieniać, bo nie ma sensu. I zobaczymy, czy coś się będzie działo. A już za chwilę chciałbym przedstawić jednego z członków Polish Viking Carp Team. Chłopaków, w którym szkółki organizuje i tak dalej. Waldka Tomaszewskiego. I za chwilkę z nim porozmawiamy. Zobaczymy, jak on się wciągnął w karpiarstwo i tak dalej. A później myślę, że z biegiem czasu, jeżeli mi się uda, bo jutro wracam do Belgii i jeżeli mi się uda, to przepakuję się i jeszcze chciałbym pojechać na dwie nocki, bo jestem, jak to się mówi, niespełniony po tym tygodniu. Jutro z Tomkiem Morzelachowiczem i z Rafałem Modzieleckim będę, to być może mi się uda coś z nimi nagrać. A póki co zapraszam do kolejnego filmu, w którym już niedługo przedstawię postać mojego kolegi, który właśnie ze mną spędza tygodniową zasiadkę. Trzymajcie się.